Trzymorze, bardzo duży obiekt, restauracja Tamarynd. Dzień dobry, ze mną właściciel. Dzień dobry, Adam Soroczyński. I szefowa kuchni. I tak. Też współwłaścicielka. Tak. Przedstaw się. Tak. Ciantu, dobrze powiedziałem? Współwłaścicielka. Zrobimy potem konkurs, czy oni potrafią, nasi słuchacze i dzisiejsi goście kolacji potrafią wymówić twoje imię i nazwisko. Często jest problem, żeby cię ludzie tak zrozumieli, przedstawili? Nie. A długo jesteś w Polsce? 5 lat. 5 lat. Słuchajcie, restauracja Tamarynd kompletnie, zupełnie inaczej, bo środek galerii, miejsce bardzo publiczne. Co serwujemy, Adam? Dania kuchni indyjskiej i kmerskiej. Jak tu, powiedz, taki lokal się sprawdza? Bo mam wrażenie, że Polacy bardziej przyzwyczajeni tam do konkurencji, nie wymienię sieci burgerowni. A jak taka kuchnia? Jesteśmy zdrową konkurencją dla tej konkurencji, o której nie mówiliśmy. Słuchaj, dobrze powiedziałeś, zdrowo. Kiedy myśmy się przygotowywali do programu, ja patrzyłem w sieci na opinie o tym lokalu. Większość przyznaje pozytywnych i mówię, to faktycznie tak jest. Ludzie mówią, że to jedzenie im smakuje. No, też do nas to dochodzi i bardzo nas to cieszy. Pracujemy cały czas nad jakością, żeby zdobywać coraz szerszą rzeszę stałych fanów. No to ciekawe, czy dzisiaj zdobędziemy tych fanów jedzenia. Cian, co, powiedz, państwo będą degustowali? Chodź trochę do nich, zbliżmy się i powiedz państwu, co będą jedli. Będzie dzisiaj, my robimy sajgonki i supa tom yum, owoce morza i makaron wołowina. Panier masala. I panier masala i nanem. I mangolassi? Mangolassi? Tak, mangolassi. No świetnie, w większości tego chyba nie zrozumieliśmy. Wiecie, co będziecie jedli? Dowiemy się. Jeszcze raz? Sajgonki, ale co dalej, to nie wiem. A co to sajgonki? Ryżowe placki z nadzieniem warzywa, mięso. Zgadły panie? Tak, mięso, ziemniaki takiego i marchew i się prawie tam chyba w dziajsku. A zupa tom yum, to co to? Nie wiem, dowiemy się. Dobra, słuchajcie, to my was zostawiamy, zaraz będziemy wam to wszystko serwować. Idziemy do kuchni, Cian, gotować? Mhm.